free to scream whenever you want. Okej, o dziwo, przejście poprzedniego poziomu nie okazało się zbyt trudne i znowu wylądowałem na zewnątrz wraz z wielkim pieskiem. Na tyle teraz trzeba będzie znaleźć amunicję, która gdzieś tutaj pewnie się skryła. Tylko pytanie, w jakich miejscach mogę na zewnątrz szukać tej amunicji? Te wszystkie raczej powinny być niedostępne. Licznik Geigera wręcz szaleje. Okej. Mamy też apteczkę, która zdecydowanie mi się przyda. I to, że tutaj jest ten przełącznik, może zwiastować to, że trzeba będzie więcej tych przełączników odnaleźć. Gdzieś poukrywanych na ścianach. Piesku, proszę, nie zwracaj na mnie uwagi. Stój sobie spokojnie. God damn it! Mówiłem. Cholera. Co za... Co za pies? A skoro już się uzdrowiłem i przełączyłem tamten przełącznik, to na pewno nie mogę przejść na wprost tego pieska, to warto byłoby sprawdzić, czy mogę przejść. Cholera. Nie goń mnie, piesku, bo ja chcę sprawdzić, co tu jest. Jak na chwilę obecną jeszcze mnie nie dopadł, więc mogę po prostu biec przed siebie. Cholera, drugi pies. Ile tych psów ma zamiar mnie tutaj ganiać? Okej, to jest jakiś przełącznik. Mam nadzieję, że... Kurde. Kolejny pies. Cholera. Dopadły mnie. Oj, tu będzie coś, co widzę, będę musiał się tam dostać, ażeby przejść. Jak się okazuje, te wszystkie pieski bardzo łatwo można zgubić po prostu, zwracając ich uwagę na siebie, a potem na przykład obiegając jakąś rzecz. Dzięki temu już tutaj trzeci piesek, można powiedzieć, że jakoś go... obchodzę. Natomiast pytanie, ile jeszcze będę musiał tutaj znaleźć tych przełączników, aby powyłączać to napięcie, które tutaj jest. No i oczywiście tu będą mnie czekać aż trzy pieski. Zobaczę, no muszę jeszcze tam zwiedzić i na pewno muszę też zaglądać w każdy zakątek, bo niestety te przełączniki są w bardzo wielu miejscach. I do tego w takich miejscach, które na sam początek mogą się wydawać, czy... Okej, nadal włączone. Tam jest piesek, to na razie tam musimy go pominąć. Kolejny wyłączony, zobaczmy tylko, czy nadal jest to pole elektryczne. No nadal jest. Więc jeszcze gdzieś muszą być jakieś dodatkowe przełączniki. Tylko mam nadzieję, że one się jakby nie aktywują. Jeżeli, nie wiem, choćby ten pies po nich jakoś przebiegnie, czy coś ten desen, no to byłoby raczej niezbyt miłe. Okej, udało mi się jakimś cudem dezaktywować wszystkie przełączniki, więc teraz jedyne wypadałoby
jako się ominąć te trzy psy, które są na wejściu. I to też może być mały problem, ale zobaczymy. Spróbuję jakoś odciągnąć od tamtego przejścia i w ten sposób może uda mi się jakoś przedostać na drugą stronę. Przynajmniej taki jest plan. Tutaj po lewej stronie tego silosa też tam był jeden piesek, więc wolę go sobie tak po prostu troszkę obejść. Nie ma co tutaj zwracać na siebie mocno uwagi, więc niech ten piesek sobie tam spokojnie pozostanie. Natomiast jak mógłbym odciągnąć was? Gdybym pobiegł tutaj, jak wy będziecie mnie gonić, to teoretycznie powinno zadziałać. Nawet synchronicznie sobie merdacie. Jakoś tak nie są mną zainteresowane, więc może dam radę spokojnie. What the fuck? Cholera. Okej, podejście numer 2. Tym razem jakoś się uda przejść koło tych piesków, tak aby mnie nie rozszarpały. No już prawie witam się z gąską. Powolutku, powolutku. Nigdzie mi się aż tak mocno nie śpieszy. One widać o wiele lepiej reagują, jak się wchodzi w światło, więc ostatnim razem przejście tutaj właśnie od tej strony było dużym błędem. Ale tym razem całkiem sprawnie się udało przejść po ciemku. No i zobaczymy, co tutaj mnie czeka. Mam nadzieję, że ilość piesków jest ograniczona i już więcej ich tutaj nie będzie. Tam jest chyba jakaś wieżyczka. Dlatego slalomem... A nie, okej. Okay. Wieżyczka nie strzela. Albo i strzela. Kurde, jednak strzelała. Feel free to scream whenever you want.